Dawaj, już wiem, że to są bliźniaki. Chyba, że gra mnie struluje, będą trojaczki. Siemaneczka, moje słodkie kartofelki, jesteśmy w pustynnej głuszy, w rodzinie Pionek, ostatniej rodzinie na pierwszą turę i nim zaczniemy, play było tylko po to, żeby było bardziej dynamiczne intro, uwaga, uwaga, będziemy losować bardzo specyficzną rzecz. Otóż dla tych, którzy nie pamiętają, kosmici mają to do siebie, że umierają i Noxan próbuje wymyśleć, jak naprawić ten problem. W ogóle teraz dopiero widzę, że w tym świecie jest jakiś taki bardziej niebieski, ale okej. Okay. Ja mam podmianki skóry kosmitów, więc też dlatego się może trochę różnić, ale to nie jest nic istotne. Istotne jest to, że może zaraz zginąć. Otóż, ponieważ iż jak weszłam do gry, automatycznie była odpalona luna. I mój plan był taki, żeby tych simów... Weź mi się nie wcinaj, typiarzu, dobrze? W każdym razie, żeby robić im losowanie od 1 do 100 i każdego dnia mieliby o 1 większą szansę na to, żeby umrzeć z powodu choroby. I tak patrzę, że Luna miała, tak wiecie, kilka dni, to miałam takie tam, nie wiem, te 3 jej dam, żeby było 35, nie będzie miała dużych szans. Czym wchodzę na Noxana? Exactly. Więc skoro zakładamy, że bazowa wartość to 35, w sensie, że jak masz 35, to nie wiem, masz 1 szansy, to teraz będzie mieć 4. Luna na detka. Standardowo generujemy 5 razy, ponieważ to jest moja szczęśliwa liczba i liczę, że to przeżyje. Raz, 2, 3, 4. 5! Jezu, jak było blisko, chociaż... Jakby miała te 4, to wypadła. Noxan ma za 23, 35, 23, 12, 13. Od 1 do 13, jak padnie dla Noxana, on może umrzeć. Raz, 2, 3, 4, 5. Tu blisko, ale nie aż tak. Ale dobrze, są bezpieczni. Jeszcze. Dzisiaj jest niedziela. Zobaczymy, co będzie w poniedziałek. Generalnie nie mam na nich jakiegoś takiego większego planu, oprócz tego, że właśnie on jest szefem projektu. Ja sobie jeszcze podejrzę, jak wyglądają nazwy poziomów. Dobra, szef projektu, wynalazca, stypendysta, konsultant rządowy, teoretyk, szalony naukowiec. Myślę, że gdyby udało mu się zostać wynalazcą, to już możemy stwierdzić, że miałby jakąś szansę, ale to by była dopiero podstawa. Przede wszystkim musimy najpierw odblokować maszynę swoją drogą, żeby robić. I będziemy potem losować szanse na zadziałanie tej szczepionki na wytworzenie odporności. Także myślę, że to będzie ciekawe, tak idą oglądać, bo ja mam podmiankę drogi. Och, ale epicki dywan! Oprócz tego, że wcale nie. No i tak zaraz stoimy na środku ulicy. Obnośmy się z naszą miłością. Dlatego nienawidzę hetero. Ale dobra, ty byś się generalnie może wziął za siebie, bo jak mamy wbijać ci ten poziom, to trzeba się trochę pouczyć. O, poczytaj się. Poczytaj się gotowania, tak. Widać, kto tak naprawdę przydałby mu się wyjść, dotknąć trawy, poczytać książki, może wrócić do szkoły. Czy ty się z kimś przyjaźnisz? O, z Aleksandrą, no tak, i z Zochą. Tu widzę, masz chemię jeszcze do jakiegoś Cezarego. Czy ona jak urodzi dzieci, to się okaże, że dan tak naprawdę była z Cezarem i te dzieci będą czarne? Dan zamiast zielonym. No dobra, zadzwoń do Aleksy. Zaproś ją. Teraz potraktuję cię jak twoja matka, Aleksa, play despacito. Występuj dla mnie. Ale one są fajne. Dwie rude lasie. I weź, czy mogę ją poprosić, żeby mi... O, w sumie mogłaby do niej uciec, ale co to może w następnej turze będę myślała, czy możemy ten... Ale nie, chciałam zapytać, gdzie jest, jak chciałabym, żeby brzuszek... A gdzie brzuszek? Dzidziuś! Chciała, żeby mi dzidziusia dotknęła. Dotknij mojego dzidziusia. Znaczy, w sensie, wiecie, przez brzuch, żeby nie było. Nie chodzi o to... O Jezu, idź. Żeby tam, wiecie, wsadziła rękę i powiedziała, tak, już się dobrze ustawiał. O! Ej, lol, łatwo. Tylko teraz trzeba by, tak, mam Move Object włączony wcześniej, więc zrobiłabym może tak. Przestawię nasze malowanie tutaj na piętro w nadziei, że mi to nie poblokuje drzwi. Bo rachunki pewnie będą tragiczne za ten duży dom, więc wolałabym nie inwestować w nowe pomieszczenie. Kurde, nie ma tu na to miejsca. Tomatyna, no nie ma miejsca. Ale jestem znanym kombinatorem alpejskim, więc...
przejdzie to po remoncie. O, przygotuj lekarstwo. Noxan próbuje ocalić ludzkość. Take one. A few moments later. Zasadniczo jest tak. Jest 6 ampułek, ale to by było zbyt proste. Pierwszy raz, pierwsza próba, pierwsze działanie. Niech będzie szansa 1-4, czyli 1-25. Luna, albo może nawet samego by się pierwszego poświęcił, 1-25 jest uleczony, nie ma problemu. Uwaga, 1, 2, 3, 4. Sprzedam lekarstwo, by się nie dało go w żaden sposób podnieść i wywalić, ale dobra. Przygotuj od razu kolejne lekarstwo dla swojej żony. Zrobimy tak, że jak będzie na 7 poziomie, będzie mieć 50% szans. Na 8 będzie mieć 75%, na 9 90% i na 10 100%. Myślę, że to by było całkiem sensowne, żeby był jakiś motyw progresji. Wiem, że no czemu w takim razie na 9 już nie ma 100%, bo nie chcę, żebym miał 100%. Niech to będzie 9, niech będzie jeszcze jakiś próg zagrożenia. Kolejne lekarstwo gotowe. Coś nie tak? Aha, nie wiem, o co się wkurzasz, ale... Kitpa. Teraz za zdrowie Luny. 1, 2, 3, 4. Czyli jak na razie obydwoje są chorzy, I guess. Nic się nie udało. Ale powiedzmy, że skoro on się przyjaźni z Urszulą... Aha, to te leki nie wyszły, a to nieważne. Przygotuj lekarstwo, no bo żeby wiecie, było tak legitnie, tak? Dobra, proszę bardzo, legitnie. Dwa lekarstwa były stworzone. Kto się dobija? Ding dong, ding dong. Już nikt? A, Urszula! Ty, to weź ją powitaj i może jej daj od razu. Na jej bliźniaki, nie? Ej, zaraz zobaczymy. Lol, i od razu zrobimy sobie losowanie dla Dobra. Dobra, dla pierwszego bliźniaka. Wiem, strasznie dużo losowania, strasznie dużo nie Simsów dzisiaj, ale uważam, że trzeba było to jakoś... Dobra. Pierwszy bliźniak Urszuli. 1, 2, 3, 4, 5. Chory. Dobra, i fizycznie przygotuj jeszcze... No gdzie mi... No i to... Kochami, bo jesteś głodny. Czy ty by Besia straciła się, ja nawet nie zauważyłam? Mój Boże, żeś mnie wystraszyła! Ja patrzę, mówię, ma pusty brzuch, mówię, Boże, może o to był wkurzony, mówię, ja nawet, bo ja mam generalnie moda, który sprawia, że jak simki mają niskie samopoczucie, na przykład są bardzo senne przez dłuższy czas, albo bardzo głodne, może właśnie dostać powiadomienie, że jest albo close call, albo że no niestety dzidziuczka straciłam. Losujemy za drugiego dzieciaka Urszuli. 1, 2, 3. 4, 5. Cały czas był w zasięgu, po czym na 5 lol 100. No to nie. No to jak na razie nikt nie jest zdrowy i po prostu będziemy musieli dalej próbować. Spróbować, żeby wbił następny poziom kariery, żeby tam niby, wiecie, przeprowadził jakieś badanie, okazało się, że szczepionka nie do końca działa i próbował w takim razie stworzyć nową wersję, która miałaby większe szanse. No bo ja już zakładam, że jakby nie będę cały czas mu, że tak to mnie pozwalać robić na tym poziomie, bo to by było bez sensu, bo to by cały czas jakby no liczenie, że w końcu za którymś tym razem ta 1/4 szans będzie po naszej stronie. Telona ma całą higienę. Ja nigdzie nie widzę plamy po siuśkach. Siusiałaś się w łóżku? Jak melon? Kiedyś? Nie mieliśmy kibla w domu? Poszedł spać, żeby nie myśleć o tym, że się zaraz zleje w gacie, albo chce, tak wiecie, potajemnie się na małżonkę ścigać. Kochani, ale przecież ty masz 30 parę lat, ale i tak się mogę moczyć w łóżku. Jak na razie zaraz zobaczymy, czy to przeżyjecie. 1, 2, 3, 4. Żyje? A on wcześniej miał... 13, teraz będzie 14. 14 dla Nexona. 1, 2, 3, 4. Mają szczęście. Mają szczęście, jak na razie żyją, ale pamiętajmy, że każdego dnia szansa będzie coraz większa. I ja wiem, że nie dojdę do 100, żeby mieli tak wysokie szanse śmierci, ale to nie o to chodzi, żeby oni mieli 100% szansę na śmierć albo 90%, tylko chodzi o to, żeby codziennie pojawiało się zagrożenie. Dobra, ale co my możemy robić w swoim wolnym czasie? Możemy się pozaprzyjaźnić z ludźmi, bo widzę, ma jakieś takie
pragnienia, osamotniona się czuję. O, chcesz z Eligiuszem, Żulem Menelem? O, oczywiście, że go nie ma. W ogóle, czemu ty chcesz zapewnić z samymi nastolatkami, które o tej godzinie w poniedziałek na pewno są w pracy? Chociaż nie, czekajcie, opaskowa Lala chyba jest dorosła. Ale też jest... Nikt mi nie chce dotrzymać towarzystwa. W sumie właśnie, bo ja wiem, że oni byli robieni, wiecie, simy bez custom contentu i tak dalej, o co chodzi, takie są stworzone otoczenia. I generalnie bym ich nie zmieniała, ale w sumie tak czy siak mam podmiankę dla jej włosów, a wydaje mi się, że mam jedne takie, które by mi się bardziej podobały, więc chyba Lunię podmienię, Harry. Generalnie myślałam nad tymi włosami, one są takie dosyć oklapłe i flowy, ale na niej ładnie wyglądają. Takimi. Albo... takimi, ale wydaje mi się, a właśnie swoją drogą najadę i pokażę wam nazwy, bo pewnie będą pytania, więc możecie sobie posprawdzać. Ale wydaje mi się, że wezmę to jakoś w tych mi się najbardziej podoba. I użyję! Wiem, co zrobię! O mój Boże, to się w końcu przyda, ja wam pokażę. To jest coś, co mam rzadko okazję używać, bo rzadko mam kosmitów, ale mam takie makijaże. Tutaj też wam pokazuję, żebyście mogli nazwę zobaczyć, które no... Głównie wiadomo, że nadają się do właśnie kosmitów, ale dzięki temu jakby możecie troszeczkę modyfikować ich takie podrasy czy coś w tym stylu. O, ja właśnie myślałam, żeby jej coś takiego dać, żeby była takim niezwykłym kosmitą, nie? No i super. I Noxanowi jak wrócę, to może dam jakiś inny makijaż, żeby właśnie zrobić im rozróżnienie, bo zazwyczaj u mnie kosmici dzielą się przez dwie różne rzeczy. Jest na przykład taki mod, tylko od razu mówię, to jak działa u mnie, to jest kwestia tego, że ja go sobie przystosowałam pode mnie. Macie custom skin tone selector, on wam nie zmienia na stałe, ale ja mogę na przykład sobie kliknąć parcie, na przykład nie wiem, tam. I ona teraz ma normalny kolor skóry, mogę kliknąć dark skin. I to są akurat rzeczy bazowe w grze, ale ja... dodałam sobie moje kolorowe skiny, których używam i testuję sobie, które mi odpowiadają i potem zmieniam sobie po prostu mojego na przykład kosmitę pod dany kolor, który bym chciała, jak już wiem jakby po jakim kodzie szukać. Ale ten fioletowy mi się podobał. Ta dwójeczka byłaby taka ładna, ruda fioletowa. O! Ej, wiecie co, chyba zostawię. Fioletowy 2. Zostaje Noxanowi, też coś potem wbiorę i tak jak mówię, jakbym teraz wyszła z gry i weszła ponownie, ona znowu by była zielona, to zmienia tylko jakby wygląd. No ale wiecie, dzięki temu mogę sobie przetestować skinka, o Jezu. Zamknięty w podziemiach skrzydła zaawansowanych technologii swojego instytutu, Noxan pracuje ciężko, przekonany, że lada chwila dokona przełomu, który pozwoli mu wybudować ulepszoną pułapkę na myszy. Jednak w całym zamieszaniu wśród stosów części i plików specyfikacji projektowych zapomniał, czy powinien podłączyć automatyczny zbiornik aperturowy do podwójnego przekształtnika mocy, czy też do dyszy wydechowej ogniskującej siatkownicy wielokątów. Kurde, już widzę, jak dziecko to czyta. Do czego Noxan powinien podłączyć? Jezu, powinnam automatyczny zbiornik. Dysza. Noxan sięga za ordowigator, zawsze nie za ordolurdis. Chociaż niech to by się przydało zapać za szyję i cisnąć w podłogę. Pamiętając, by uniknąć kontaktu z anulatorem głębokościowym oraz wielozaworowym wskaźnikiem węzłów, i łapie za negatywny terminal dyszy wdechowej ogniskującej siatkownicy wielokątów. Ostrożnie uziemia automatyczny zbiornik apertułowy, podłączając blokadę nakrętowej na korpusie silnika i wsuwa go na miejsce, zwracając szczególną uwagę, by zagięta wtyczka ściśle przylegała do kolektora terminala dyszy wydechowej. Noxan cofa się za ekran ochronny i przesuwa przełącznik. Urządzenie zaczyna buczyć, potem śnić, wreszcie rzęzić, a potem lśnieć naprawdę intensywnie. Wkrótce hałas jest ogłuszający, a blask oślepiający. Noctura próbuje namacać wtyczkę zasilania, ale zabawy przed wysunięciem się z ekranu ochronnego nie udają się wyciągnąć wystarczająco daleko. Dzięki. Gdy wydaje się, że aparat nie może być jeszcze głośniejszy, jaśniejszy, maszyna zamiera i eksploduje, wytwarzając straszliwą falę uderzeniową, która niemal całkowicie przewraca laboratorium. Wszystko leży w ruinach, maszyna jest niszczona, Noxan traci 3 punkty sprzątania, mi proszę szczerze. Wolę, żeby stracił 3 punkty sprzątania, niż żeby mieli go wywalić z roboty i nam jeszcze bardziej utrudnić zadanie. My guter, main muter i komputer. Już miałam takie, czy on wraca z tej pracy, czy on tam sprząta to laboratorium. Ale dobra, Noxan, chodź. Chodź mi tu.
Będziemy ci wybierać teraz twoje alienowe ego. Mogłyby być fioletowe, ale inny odcień fioletu. Wtedy można by uznać, że są jeszcze jakby z tej samej galaktyki. I myślę, że to by było nawet fajne założenie. Słyszę, że ja bardzo lubię fioletowe, jak ktoś jeszcze nie wiedział. Chociaż w sumie mieli chyba zielonych starych, nie? Where are your starzys? Na tych zdjęciach wyglądają na bardziej niebieskich. Chyba, że właśnie. Czy mam jak... Mam turkusowy na pewno. Dobra. Będą turkusowi. Aha, i idziecie uprawiać seks, jak ja chcę ci zmieniać wygląd. W moich podmiankach, deju! Ten gorset na brzuch założony, biedne dziecko. Tam starzy próbują je tam wcisnąć, potem w ogóle ten moment, kiedy się oddalam, żeby nie patrzeć, ale jest lustro. O, a ja bym na przykład dała żółte, nie? Dobra, czyli... No, żebym ja się zaraz nie zrzygała na twój widok. Chyba, że jemu by w ogóle nie dawać się tego, że jest taki człowieczony. Może to by miało więcej sensu? Ja wiem, mało pewnie kogo obchodzą moje rozkminy, ale... Ale zmuszę was, żebyście to oglądali. Dobra, on jako, że jest człowieczą, po prostu będzie mieć kolor skóry, ale bez znamion. Ale jak będę miała jakieś kosmiczne dzieci, to będą miały różne jakieś kosmiczne jeszcze znamiona. Jezu, jak on się cieszy, że mu zmyłam te farby z Rio Jesus Christ. Posiedzicie sobie razem, poogarniasz to gotowanie. O, teraz rodzisz. Jak ja akurat kończę się uczyć, jak się nie mogła poczekać. Dobra, rodź to dziecko. Dawaj, już wiem, że to są bliźniaki. Chyba, że gra mnie struluje, będą trojaczki. Czwora! O Jezu, modna trojaczki i czworaczki incoming, tak bardzo, mój Boże. I z tego wszystkie są zielone, więc wszystkie są według moich zasad adekwatne i wszystkie zostają. Wszystkie oczywiście będą potem turkusowe. Super. 4 turkusowe dzieci, jakby się już więcej nie dało, naprawdę. Naprawdę. Radość, jaką żeście mi sprawiły, dzieci. Podoba mi się to, że Noxen otrzymuje po angielsku, nie Aluna po polsku. Chyba pracują na innych planetach, inne języki urzędowe. Jednego chłopaka nazwę Jovian, tak jak w moim Dziwnowie. Luxaria, bo kiedyś tam nazywałam Luxary, czy jakoś tak, swojego czempiona w Terze. No i też kojarzy mi się trochę z tym Pokemonem Lucario, więc nie będzie. Jovian, Luxaria, Galatia, czy wiecie, tak jak Galaktyka. A chłopiec też wezmę z mojego drugiego, tego Memex. Luxaria, Galatia, Memex 1! Musiałam to poprawić. I Jovian. Dobra, obracam. Chyba się nie spieszczą. 2 hours later. Chciałam zachować stałość tego, co już Seb stworzyła, więc zainstalowałam resztę rzeczy. I no, świnia kwiaciara. Kto mówią? Ta od razu, ta 10 dzieci, 20 tysięcy już od razu najlepiej, nie? No i co, jeśli trzeba wracać w imię nauki, żeby... No nie, powiedziałam w imię nauki, żeby chronić nasze dzieci, a nie w imię karmienia ich butelką. Dobra, i co, i lakujemy tylko w sprzątanie i to dużo na ten moment, ale dobra. Zostaje mieć nadzieję, zwłaszcza, że on, widziałam, że miał wykupione te bonusy, że może mieć Eureka! Znalazłem człowieka oglądającego Shreka i tak dalej, więc jest szansa, że nabijemy to w miarę ogarniętym czasie, co nie dobrze kojarzę. Jest. Słyszę, jak dzieci płaczą, ale udaje, że się tym nie przejmuje. Tatuś próbuje sprawić, żebyście nie umarły, okej. Kąp się i robimy kolejne losowanie. Infantów jeszcze nie liczę, ale dla nich będzie, czyli... Raz, dwa, trzy, cztery... 5. Luna żyje i Noxan. Raz, dwa, o Jezu, 3, 4. O Jezu, jak blisko, aż się boję. 5. O Jezu. Jezu, jaki roller coaster. No i oczywiście w środę będą dorosły dzieciaki, bo się urodziły tak praktycznie we wtorek nad ranem, a że u mnie niemowlaki żyją tak, no wiecie, jest jeden dzień, no to... Czegoś potrzebujesz do pracy, weź się poucz. Bo jak widziałam, że mamy ponad 1000 rachunków, no to długo chyba tutaj nie pomieszkamy. Znowu się dzieci zesrały. Najgorzej.
Dobra, idziemy znowu tą samą kolejnością. Tak, zaczęliśmy wcześniej od Galatian, to się teraz Galatia pierwsza zasrała, tak więc kto pierwszy popuścił, ten pierwszy wytoczył czy coś. Ty typiarzu, a może ty zamiast macać tydzień, to byś mi pomógł trochę te butelki powynosić, nie? Bo ja sobie generalnie radzę, tylko po prostu straszny syf tu jest. Już nawet na balkon je wynosi. Za każdym razem, jak oni zaczynają się drzeć i srać, to nim dojdę do Memeksa, który leży jakby w kolejności w ostatnim łóżeczku, żeby go ogarnąć i nakarmić, ten już idzie spać. Biedne dziecko jest tak wykończone. Moje biedne nubu. Mój biedny nub mały. Noob Master 69. Tak powinnam go nazwać. U, Klaudia Sepp, Klaudia Sepp, Klaudia Sepp. O, jest, poznaj Klaudię Sepp. To jest Klaudia Sepp? Dobra, tym pozytywnym akcentem, że rozmawiamy z Klaudią Sepp, która ma ikonkę ruchania, bo chcę wierzyć, że to nie Noxon sobie ją ustawił jako prawy, przykładny mąż czwórki dzieci. To będziemy tym kończyć. Pustynia Głusza jest oczywiście miastem Sepp. Link do jej Instagrama oraz do pobrania miasta znajdziecie w opisie, tak samo jak link do serii Fiutent Jarni, która, no, mimo iż zaczęła serię lata świetlne po mnie, już jest dużo bardziej do przodu ze story, z tego co widzę, bo specjalnie, przyznam się bez bicia, nie podglądam, żeby sobie nie podkradać pomysłów i tak dalej, ale może wy byście byli zainteresowani oglądaniem tego, jak ktoś inny rozgrywa Pustynną Głuszę, tak więc link będzie w opisie. A ja wam dziękuję za lajki, że wsparcie, znacie ten deal. Dziękuję moim supernaukowym, szczepionki zawsze znajdującym, szczęście mającym i nieumierającym, z najlepszych galaktyk pochodzącym, wspierającym. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.